Cześć, witam bardzo serdecznie na kanale Kryminalne Pole. Chciałabym opowiedzieć o sprawie z Polski, która miała miejsce 10 lat temu. Tym razem będzie to bardzo krótka historia, lecz kiedy przeglądałam rozmaite materiały i natknęłam się na nią, uznałam, że warto o niej powiedzieć, szczególnie biorąc pod uwagę wyrok sądu, jaki został orzeczony, i który zapewne wielu z Was zaskoczy. Zapraszam do wysłuchania tej nieoczywistej historii. Wszystko zaczęło się na początku 2012 roku w Łychowie Szlacheckim w okolicach Kraśnika na Lubelszczyźnie. Do domu swojej ciotki Czesławy D. wprowadził się 32-letni wówczas Lubomir L. Miał on już swoje za uszami, był recydywistą. Kobieta mieszkała samotnie. Posiadała niewielkie gospodarstwo, które prowadziła w pojedynkę. Hodowała jedną krowę. Radziła sobie dobrze, a w cięższych pracach pomagali jej sąsiedzi. I właśnie jedna z sąsiadek, a równocześnie przyjaciółka Czesławy, pewnej nocy zapewne nie zapomni do końca swojego życia. Pani Irena, mająca 79 lat, spokojnie spędzała czas w domu. Mijała godzina druga w nocy, gdy usłyszała rozpaczliwe łomotanie w okno. Na zewnątrz stała zakrwawiona staruszka. Miała ranę ciętą szyi. Mimo to miała w sobie na tyle siły, by dojść do sąsiadki. Zdążyła jeszcze wycharczyć słowa. Ratuj mnie, bo ktoś chciał mnie zabić. Sąsiadka oczywiście zadzwoniła na pogotowie. Ratownikom, którzy dojechali na miejsce, powiedziała, że kiedy poszła doić krowę, ktoś chwycił ją z tyłu za głowę i zadał cios. Nie zdołała powiedzieć, kim był sprawca, gdyż go nie widziała. To były jej ostatnie słowa. Upadła i straciła przytomność. Kilka godzin później zmarła w szpitalu na skutek wykrwawienia. Na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci. Rozpoczęli czynności wyjaśniające, podczas których znaleźli w oborze nieżyjącą krowę. Chwilę później odkryli, że oprawca zadał zwierzęciu dwa ciosy nożem w żuchwę. Na początku pomyśleli, że doszło do wypadku, że to zraniona krowa, szalejący z bólu, śmiertelnie raniła rogiem kobietę szykującą się do dojenia. We wsi jednak nikt nie wierzył w takie przyczyny śmierci kobiety. Ludzie twierdzili zgodnie, że ktoś musiał się skusić na jej emeryturę. Równocześnie wskazywali na krewnego Czesławy, Lubomira. Okazało się również, że mężczyzna był poszukiwany przez policję do odbycia kary 2-letniego więzienia. Został złapany w okolicy, a w momencie zatrzymania był zakrwawiony. Mężczyzna stanowczo zaprzeczał, że tego feralnego wieczoru był u swojej ciotki. Nikt go tam też nie widział. Sprawcy nie udało się odnaleźć. Biorąc pod uwagę, że nie było żadnych dowodów ani świadków tego zdarzenia, w marcu śledztwo zostało umorzone. Jednak, jak opowiadał jeden ze śledczych z lubelskiej policji, nadal trwały czynności wykrywcze. Dopiero rok później sprawą zajęli się policjanci z lubelskiego Archiwum X. Do badań genetycznych przekazano materiały, z których wcześniej nie udało się wyizolować komórek DNA. Sprawdzono wszystkie ubrania ofiary i Lubomira, który był głównym podejrzanym w sprawie. Na chustce oraz innych częściach garderoby, które w dniu tragedii miała na sobie Czesława, znaleziono jego krew. Także na odzieży mężczyzny znaleziono ślady krwi staruszki. Okazało się wtedy, że Lubomir kłamał i był na miejscu zdarzenia. Ukrywał się w oborze przed policją. Wpadł, kiedy wyszedł na zewnątrz. Według relacji rzecznika lubelskiej policji złapali go ludzie z sąsiedniej wsi, kiedy gonił psa. Podobno chciał zabić zwierzę, bo był głodny. W końcu udało się doprowadzić do zatrzymania winnego. Sam Lubomir przyznał, że przez jakiś czas mieszkał w domu ciotki,
oraz że zabił krowę, bo kopała i ryczała, co przeszkadzało mu spać. Nie przyznawał się jednak do zaatakowania ciotki. Obciążyły go jednak dowody. Szczególnie duże znaczenie odegrały badania DNA. Okazało się, że krowa pani Czesławy swym muczeniem doprowadzała go do szału. Wziął więc nóż i zaatakował. Wtedy do obory weszła pani Czesława. Lubomir rzucił się więc z nożem również na nią. Mężczyzna trafił do zakładu karnego z wyrokiem za pobicie i rozbój. Jednak uwzględniając kolejne jego działania, było możliwe, że nigdy nie opuści więzienia. Za dokonanie tych okropnych czynów groziło mu bowiem dożywocie. Proces mężczyzny rozpoczął się w Sądzie Okręgowym w Lublinie w 2014 roku. Lubomir L. z Lubartowa miał wówczas 34 lata i miał odpowiadać za pozbawienie życia 88-letniej ciotki i należącej do niej krowy. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Przesłuchano świadków i wszystkich powiązanych z tą sprawą. Po czym ostatecznie oskarżony został skazany na 10 lat więzienia, bo proces miał charakter poszlakowy. Od takiego wyroku odwołał się jego adwokat. Dodatkowo stryj Lubomira wstawił się za nim w sądzie i powiedział, że chciałby, aby ten wyrok zmniejszono do jakichś 6 lat więzienia, ponieważ wtedy mógłby doczekać się powrotu chłopaka do domu, no bo teraz nie ma mu kto pomagać. Stwierdził również, że rozmawiał z nim w więzieniu i wszystko wie, i to nie tak było. Jednak nic więcej nie powiedział. Sąd apelacyjny w Lublinie nie pozostawił jednak żadnych wątpliwości. W wydanym właśnie wyroku stwierdził, że o zmniejszeniu kary nie może być mowy. Sędziowie nie znaleźli okoliczności łagodzących i utrzymali wyrok w mocy. W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia podkreślała, że sprawa miała charakter poszlakowy. Lubomir L. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Nie było bezpośrednich świadków zdarzenia. Nie znaleziono również narzędzia, którym posłużył się sprawca. Po takiej wnikliwej i szczegółowej analizie innych dowodów sąd okręgowy bardzo słusznie uznał więc winę za udowodnioną. Ponadto sędzia dodała, że nie sposób uznać też, by wyrok raził swoją surowością. Wyrok był prawomocny. Kiedy przeglądałam ogólnodostępne materiały w sieci, natknęłam się na forum związane z tą sprawą, na którym ludzie pisali bezpośrednie komentarze. Największe oburzenie wśród komentujących wywołał właśnie wyrok sądu, a mianowicie kara 10 lat pozbawienia wolności. Odnoszono się głównie do tego, że przecież oskarżony był recydywistą. Nie brakowało też uszczypliwych uwag i pytań, że 10 lat otrzymał pewnie za krowę, a ile za ciotkę w takim razie. Groziło mu dożywociem, a dostał 10 lat. W związku z tym jestem bardzo ciekawa, ale to bardzo, waszej opinii w tej sprawie. Czy proces poszlakowy usprawiedliwia tak niski wyrok? Przypominam, że oskarżonemu groziło dożywocie. Pamiętajmy też o przeprowadzonych badaniach DNA. Z drugiej jednak strony trzeba wziąć pod uwagę, że nie znaleziono noża i nie było bezpośrednich świadków. Podsumowując, na forum pojawiło się wielkie oburzenie tym wyrokiem, a ja poproszę was o komentarz w tej sprawie. Jeśli tylko macie na to ochotę, to zapraszam do wyrażenia swojej opinii w sekcji komentarzy. Tym razem króciutki materiał, ale niedługo szykuję coś dla fanów długich opowiadań. Tak jak już nieraz wspominałam na tym kanale, będą pojawiać się zarówno sprawy z pierwszych stron gazet, jak i te wam całkiem nieznane. Będą materiały długie, ale też jeśli sprawa wyda mi się na tyle interesująca,
ale nie zawierająca wiele informacji, też o niej opowiem, tak jak w tym przypadku. Dziękuję za obecność i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Trzymajcie się ciepło i zdrowo oraz uważajcie na siebie. Cześć!